Towarzysze, więc jutro mamy sobotę, będzie to czwarta sobota pod rząd, kiedy towarzysz Michał będzie pracował. Znowu w tym tygodniu przekroczę 50 godzin. No i ten maraton, zobaczymy jak długo jeszcze potrwa. No w każdym razie listopad, grudzień jest to miesiąc, kiedy towarzysz Michał może nadrobić zaległości za opieprzanie się przez resztę roku. No w każdym razie mówię o tym dlatego, gdyż nie mogę sobie pozwolić na luksus Powrotu do domu, włączenia komputera i na spokojnie przeanalizowanie różnych rzeczy. Dzisiaj po pracy od razu będzie trzeba i spać, bo jutro wcześniej rano znowu do roboty. Ciężkie życie robotnika. Dobrze, towarzysze, więc mamy tutaj to, co mnie skłoniło do nagrania tego filmu. To jest no, manifest tego kolektywu filmowego, więc odniosę się tutaj do kilku treści. Zrobiłem sobie notatki, żeby nie zapomnieć. Yy, więc, więc tak, no, yy, Chciałbym... Pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to... No, no tak, no, w tym manifestie zostałem określony jako taka właśnie betonowa krowa. Tak jakby to... Yy, znaczy, no, ogólnie, no, yy, uważam, że tego typu... Tego typu polemiki na YouTubie, no, dla ludzi, którzy, którzy to śledzą, może być ciekawe pod warunkiem, że tutaj... Yy, Pojawiały się jakieś, jakieś kwestie merytoryczne. No i właśnie w tym filmiku chciałbym poruszyć pewną kwestię merytoryczną, która pojawiła się w tym manifestie. Oczywiście, no tam jakieś takie drobne złośliwości też mogą uatrakcyjnić formę przekazu, no ale nie będę tutaj prostował tych wszystkich bzdur, które tam pod moim adresem się pojawiają. No nie zaniżajmy poziomu. Dobra, więc pierwsza rzecz, jaką chciałbym tutaj powiedzieć, no to, no to, znaczy to już właściwie mówiłem, czyli o tym, o tej betonowej krowie No w każdym razie lektor Powiedział no wynika z tego Że zmienianie poglądów jest wartością Samą w sobie Że jak ktoś nie zmienia poglądów To jest głupi jak krowa Czy jest właśnie takim betonem no. Więc chłopak jest młody No cztery razy już zmienił poglądy Anarchizm, trockizm Jakiś taki prawie że stalinizm Teraz nie wiem co No ale niech sobie je zmienia No no, jeśli, jeśli, mu to sprawia przyjemność, no to, to i lepiej, no. No, w każdym razie nie o tym będzie to film, film będzie o innych treściach, które się w tym manifestie pojawiły. Dobrze, więc co ja sobie tutaj wypisałem? Yy, aha, no więc pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć o tym manifestie, to jest to, że rozśmieszyły mnie tutaj te fragmenty dotyczące właśnie yy, pacyfizmu i miłości, no, w kontekście kiedy, ten kon, kiedy cały ten konflikt i, i rozłam i cokolwiek wszystko jakby wynikło z tego, że niejaki tyczka brał udział w, w demonstracjach, w, na których stosował przemoc, rzucał kamieniami, bił ludzi w Białym Stoku i w innych miejscach, no to zarówno, zarówno była tam przemoc, jak i właśnie brak miłości. Jak i różne inne rzeczy, więc jest to po prostu śmieszne, że akurat rzuca się taki argument, no ale dobrze, już nie będę mówił o tym, no bo to można byłoby naprawdę godzinami się wyśmiewać. Przejdźmy do spraw merytorycznych. Więc to, co mnie zainteresowało tutaj, to jest jakby powołanie się w tym manifestie na profesora Wolfa, że właśnie ten kolektyw filmowy. Się inspiruje profesorem Wolfem, że kolektyw filmowy to są ci prawdziwi marksiści. No i właśnie dlatego, że jest tam ten profesor Wolf, to nagrywam ten film, więc przepraszam za te cztery minuty pieprzenia bez sensu. Dobrze, więc co ja chciałbym powiedzieć o tym Wolfie, jak ja tutaj widzę, jakby kwestię marksistowską. No, pierwsza rzecz, jaką należałoby powiedzieć, no to oczywiście. Yy, no tak jak ja w każdym, właściwie filmie, podkreślam, kim jestem, jestem robotnikiem, mówię o swojej ciężkiej pracy robotniczej, tak profesor Wolf, każdy film, który e, nagrywa właśnie na Kamale Democracy At Work, a tych filmów obejrzałem kilkadziesiąt, więc troszkę znam temat, no to za każdym mówi, że, że przez całe swoje życie był profesorem i właśnie w tej chwili jest emerytowanym profesorem, cały czas jeszcze wykłada od czasu do czasu, ale głównie skupia się na na, na tej kwestii, właśnie, yy, no, no. No, jakiej? No, no. Głównie w tej chwili już na, na YouTube robi i, i jakby yy, rozwija te swoje demokracje etwork. Yy, no i tutaj, jakby, mamy pierwszą kwestię, która różni mnie od profesora Wolfa. To znaczy, wracamy tutaj do tej, no, do, do esencji marksizmu, tak naprawdę. Że ten marksizm. Sam Marx wyrósł właśnie ze studiów filozoficznych, no i w tych studiach filozoficznych, no to tam rola filozofa polegała na tym, że po prostu powinien obserwować świat czy interpretować ten świat. No i, i to, to było dla Marksa czymś, co spowodowało, że no on postanowił zerwać tutaj z tym środowiskiem filozoficznym. Mamy tutaj właśnie tą słynną jedenastą tezę o Feuerbachu, która mówi. Filozofowie do tej pory interpretowali świat, chodzi jednak o to, żeby go zmienić. No, w każdym razie mamy tutaj ten prymat działalności praktycznej nad działalnością. Teoretyczną. Można by dostosować tutaj tę tezę 11 Marksa do roku 2019 i konfliktu, który się jakiś toczy i powiedzieć, ekonomiści do tej pory interpretowali świat. Przez 50 lat ekonomista, profesor Richard Wolff interpretował, tłumaczył, jak ta gospodarka kapitalistyczna funkcjonuje, nawet w sposób krytyczny, ale jakby no nie. No, W swojej działalności akademickiej, a także w działalności akademickiej innych osób zaangażowanych w projekt demokracji etwork, czyli tutaj David Harvey, czyli, czyli ta pani, która tam mówi o tych kwestiach, właśnie, obyczajowych, no to to są wszystko właśnie akademicy, którzy szerzą pewną myśl marksistowską, jakby w sposób, no, no krytykują ten kapitalizm, ale jednak, no, nie postulują znaczy, no, ale nie tyle nie postulują, no, sami nie robią nic poza tym, co robią, znaczy robił dużo i szacunek za to, co robią pytanie, no, czy, yy, czy z duchem Marksa jest ograniczenie się tylko i wyłącznie do tego, żeby ten system, żeby mówić, no, yy, no i oczywiście, no, można by tutaj yy, powiedzieć, no, ty towarzyszą Michale także nic nie robisz, no, tylko gadasz tylko gadasz, no yy, no z tą różnicą, że ja jakby wzywam, ja kończę te, często filmy, które nagrywam, kończę wezwaniem do działalności politycznej do tego, żeby tworzyć partię. Dużo tego co robię, to jest właśnie takie przygotowanie gruntu ideologicznego pod to, żeby tą partię stworzyć. to, że tutaj rzucam różne, regularnie raz na jakiś czas zgłaszam różne inicjatywy takie jak nie wiem no, stworzenie partii jakaś konferencja jakieś to jakieś tamto jakaś kampania wyborcza to wszystko ma na celu aktywizowanie ludzi do konkretnej roboty żeby ich przygotować pod przyszły proces budowania partii czy mi się uda czy nie uda zobaczymy no jeszcze no dopiero tą działalność youtuberską zaczynam w sensie dopiero od niedawna ten kanał ma, jest na tyle popularny, że wychodzi poza, poza samo getto lewicowe, więc zobaczymy, no ale to będą mnie z tego rozliczać historycy, czy, czy towarzyszowi Michałowi udało się stworzyć partię, czy nie. No w każdym razie yy, różnica między mną a profesorem Wolfem polega na tym, że ja chcę i mówię. Zobaczymy, czy, czy mi się uda. I, ale od tym, pod tym względem, no jakbym już mu tutaj, gdybyśmy mieli wziąć właśnie takiego, takiego króla Salomona, takiego sędziego, takiego ma, starego Marksa, właśnie z grobu i powiedzieć, co ty, Marksie, uważasz, jaka postawa według twoim zdaniem, właśnie według marksizmu jest lepsza? Wykładanie, ekonomii w sposób krytyczny wobec kapitalizmu na Harvardzie, na Yale, na Stanfordzie, na tych wszystkich uczelniach, w których tam wykładał ten profesor Wolf, czy też próba właśnie organizowania siły proletariatu do tego, żeby ten kapitalizm obalić. Ciekawe, co by Marks odpowiedział, no ale tutaj takie moje przemyślenie. No w każdym razie, kończąc ten wątek, no ja życzę wszystkim tutaj członkom kolektywu filmowego do tego, żeby oni także zrobili karierę akademicką, żeby każdy z nich został przynajmniej tutaj doktorem habilitowanym albo i wykładał jako profesor itd., dalej. No w każdym razie, no póki co, no, mamy raczej do czynienia z sytuacją taką, że o ile mi wiadomo... Ci ludzie są studentami, część z nich nawet chyba jeszcze nie ma matury. Yy, więc akurat powoływanie się na przykład profesora Wolfa, no, no tutaj no jednak schodzimy do tej jakby marksistowskiej maksymy, byks świadomość. No profesor Wolf ma inne tutaj zapatrywanie na świat ze względu tutaj na pewną uprzywilejowaną pozycję. W, w świecie, no nawet jeśli tutaj no, kolega lektor mówi sam o tym, że właśnie musi studiować i musi pracować, nie, profesor Wolf nie musi pracować, poza tą działalnością akademicką, którą prowadzi, nie musi iść tam do fabryki czy do chłodni, czy cokolwiek, on już jest jakby ustawiony i no, to nie on jest bezpośrednio tutaj zainteresowany obalaniem tego systemu, zresztą on mówi to w tych swoich wykładach, że on jakby sam należy do tej elity amerykańskiego społeczeństwa, mówi jakich to ma tam znajomych, że część jego tam znajomych ze studiów to tam właśnie są tacy znani ekonomiści i Dobrze, ale to nie jest jakby główna kwestia, m, którą jakbym chciał tutaj poruszyć. No bo kiedy oni powołali się na tego profesora Wolfa, to tak naprawdę rzecz jest bardzo ważna, bo to główna oś krytyki w tych dwóch filmach, które się pojawiły, jak i w tych różnych artykułach, to jest taka krytyka, że Odrodzenie komunizmu, że towarzysz Michał, znalazł sobie jakieś autorytety z przeszłości. I te autorytety z przeszłości są złe, no i to jest jakby krytykowanie tych autorytetów z przeszłości. I można taką, te, tego typu strategię można prowadzić na dwa poziomy. No, pierwszy poziom to jest po prostu powiedzenie, wszystko to, co do tej pory było, to było złe, i my chcemy zrobić coś zupełnie nowego kasujemy całą tam dwusetletnią historię ruchu robotniczego ruchu komunistycznego, czy w ogóle kasujemy tam kilka tysięcy lat historii walki klasowej wszyscy do tej pory się mylili, nikt do tej pory nie wiedział jak należy robić, tylko towarzysz Kamilo i jego ucznie właśnie uczniowie z komitetu filmowego, kolektywu filmowego, oni wiedzą to by było oczywiście pewnie utopijne i świadczyło o dużej megalomanii, ale przynajmniej to by było logiczne. Logiczne w tym sensie, no, że oni po prostu, no, e, krytykując, e, krytykując jakąkolwiek próbę e, proletariatu wyzwolenia się od kapitalizmu, mówią: Wam się nie udało, i wam się nie udało, wam bolszewikom się nie udało, i Fidelowi się nie udało, i małocetrunkowi się nie udało, nikomu z wam się nie udało, tylko nam się udało. No. Byliby w ten sposób konsekwentni. Można przyjąć inną strategię, to znaczy powiedzieć, wasza konkretna tutaj droga historyczna, na którą wy się powołujecie, czyli na drogę rewolucyjnego obalania kapitalizmu, jak na przykład w rewolucji październikowej, to jest droga zła i my mamy lepszą alternatywę. I to, i w momencie, kiedy oni tutaj powołują się na profesora Wolfa, no to de facto. Mówią, że mają inną alternatywę, bo profesor Wolf nie ogranicza się wyłącznie do krytykowania kapitalizmu. Profesor Wolf także mówi o, to, o tym, jak on sobie widzi pewne zmiany na lepsze na przyszłość. No. I, 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 I powołując się na profesora Wolfa, trzeba wziąć to na klatę. I teraz będziemy porozmawiajmy sobie tutaj o tych pomysłach. Profesora Wolfa. No i tutaj wracamy jakby do kluczowej kwestii. No mamy to hasło pierwszej międzynarodówki. Wyzwolenie klasy robotniczej musi być dziełem samej klasy robotniczej. To było hasło pierwszej międzynarodówki zaproponowane przez Karola Marksa. Jaką wizję? Ma profesor Wolf. Otóż profesor Wolf wielokrotnie w różnych wykładach, chociażby w wykładzie opublikowanym dzisiaj rano, półtora godzinnym wykładzie, połowę przesłuchałem, ale już mniej więcej tam się znowu ten temat wraca. Ten temat, o którym teraz będę mówił, pojawia się wielokrotnie na kanale Demokracji i w filmach, właśnie Richarda Wolfa. Mianowicie nawiązywanie do lat 30. w Stanach Zjednoczonych, do New Dealu i do reform Roosevelta. No i on mówi, jak to wyglądało. A więc, że istniał silny ruch robotniczy, że były tam była partia socjalistyczna amerykańska, komunistyczna, były związki zawodowe, była walka klasowa i ogólnie był kryzys ekonomiczny w Stanach właśnie po 29 roku. Był burdel, w pewnym momencie pojawił się demokratyczny, w sensie demokratyczny z partii demokratycznej, kandydat na prezydenta, Roosevelt który to zaproponował tym związkowcom, komuchom i socjalistom, że będzie tutaj realizował ich program, a oni w zamian za to będą na niego głosować. No i cały czas właśnie ten profesor Wolf powołuje się na przykład tego Roosevelta, jaki to Roosevelt był fajny, bo Roosevelt opodatkował korporacje, bo Roosevelt tutaj różne rzeczy fajne zrobił dla amerykańskiej klasy robotniczej. Możemy oczywiście dyskutować no, na temat tego, czy to, co robił Roosevelt, to nam się podoba, czy to nam się nie podoba, ale trzeba jasno powiedzieć, że ta strategia, którą lansuje profesor Wolf, to nie jest ani strategia marksistowska w tym sensie, że ma tutaj na nastąpić jakaś rewolucja y, rad robotniczych, samych robotników. To nie jest też droga socjaldemokratyczna, że należy tutaj y, budować partię robotniczą, która to partia robotnicza musiałaby właśnie no, sama, tam nie wiem, degenerować się, wchodzić w jakiś parlamentaryzm, reformować ten system kapitalistyczny, ale w każdym razie, że to ci socjaldemokraci mają tutaj mieć jakiś głos kluczowy. Nie. Strategia Richarda Wolfa to jest strategia. Budujmy ruch, budujmy silne związki zawodowe, silne partie, silny ruch intelektualny, po to, żeby w odpowiednim momencie znaleźć sobie jakiegoś członka partii demokratycznej, znaleźć sobie takiego nowego Roosevelta, który to Roosevelt właśnie zrobi reformę za nas. Więc profesor Wolf, jako nie członek klasy robotniczej, neguje także tą strategię wyzwolenia klasy robotniczej ma być dziełem samej klasy robotniczej. On stawia tutaj na, na to, żeby członek partii demokratycznej, właśnie jakiś burżuazyjny polityk, realizował elementy programu służącego robotnikom. Więc to jest jakby całkowite zaprzeczenie właściwie całego tego manifestu, to o czym mówi kolektyw filmowy. Te wszystkie piękne słowa, czego oni chcą, powołując się na Wolfa, no to właściwie możecie to rzucić na świetnik. Albo wy bierzecie strategię Wolfa, albo wybierzecie swoją strategię. Ale to są dwie strategie, które są sprzeczne. Dobrze, no i teraz należałoby, właśnie, jak już właśnie w tych filmach krytykujących odrodzenie komunizmu i towarzysza Michała, a przede wszystkim dorobek Związku Radzieckiego, to porównajmy bilans Związku Radzieckiego z tym, co robił Roosevelt i z Ameryką w czasach Roosevelt'a. Więc pierwsza rzecz, jaką należałoby tutaj powiedzieć, no to to wbrew temu, co Richard Wolff mówi, że w Ameryce było super fajnie, cacy i tak dalej to jednak tak supercacy nie było. Pute, przede wszystkim lata 30. i 40. w Stanach Zjednoczonych to jest segregacja rasowa, to jest działalność Ku Klux Klanu wspieranego przez amerykańską policję, regularne wieszanie, palenie, zabijanie czarnych na amerykańskim południu. Bezkarnie ci ludzie, którzy zabijali wytrytem, więc yy, warto tutaj przypominam, był taki sportowiec, jakiś chyba Jackson, ale nie pamiętam jak mu tam było na imię sportowiec, który pojechał na olimpiadę w Monachium w 1936 roku do III Rzeszy, reprezentując Stany Zjednoczone. On był ciemnoskóry i on tam kilka medali wygrał. I on powiedział, że jest taki film, chyba Wyścig się nazywa. Bardzo polecam Wam ten film, wszystkim zwolennikom, właśnie Roosevelta i profesora Wolfa, obejrzyjcie sobie ten film. O to jest gościu, który właśnie w latach 30., mieszkał w Stanach Zjednoczonych, jakiego rasizmu on tam doświadczał. I on po powrocie z III Rzeszy powiedział, że w III Rzeszy bardziej go szanowano niż w Stanach Zjednoczonych. To jest jakby ten, ten, i to jest i to jest ten, ten te rasistowskie państwo jest jakimś takim no, no, punktem odniesienia dla profesora Wolfa, co oczywiście profesora Wolfa kompromituje. No. Kolejna rzecz, która, o której należałoby powiedzieć, to jednak to, że profesor Wolf kłamie. Profesor Wolf kłamie mówiąc o tym, że ta cała działalność opodatkowania korporacji to ona była tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj żeby tutaj y, pomagać robotnikom. Nie główno prawda! Ta pomoc robotnikom to było gdzieś na marginesie, no ale jakby główny pomysł Roosevelta to było zastosowanie koncepcji ekonomicznych Adolfa Hitlera na kontynencie amerykańskim. No to jakby to powiedzieć, że poprzez militaryzację, poprzez wielki tutaj plan inwestycji w sektor zbrojeniowy, w ten cały kompleks wojskowo-przemysłowy, no to to wszystko zaczęło się od Roosevelta. I tak jak właśnie no, w planach Hitlera było inwestowanie w zbrojenia i tutaj y, rozpychanie granic i wpływów III Rzeszy na Europę. Tak, jeśli chodzi o Roosevelta, no to tutaj mamy do czynienia z tym, z wyjściem z amerykańskiego izolacjonizmu i z podbiciem całego świata. No to właśnie od czasów Roosevelt'a zaczęła się ta sytuacja, którą mamy do dzisiaj, że amerykańskie wojska mają bazy swoje właściwie na wszystkich kontynentach, na wszystkich oceanach, mogą się angażować w ileś różnych konfliktów zbrojeniowych, że ten budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych to przekracza kilkakrotnie tam pozostałe budżety innych państw, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta patologia militaryzacji to wszystko zaczyna się od Roosevelta. No to o to tu chodziło? tymi podatkami, panie Wolf, a nie o to, żeby pomagać robotnikom. No to nie, no tam owszem, no jakieś ochłapy dla tych robotników poszły. No. No w każdym razie, jeśli mielibyśmy tutaj no, analizować no, bilans dla świata tej amerykanizacji, no to bilans jest oczywiście negatywny. Nawet jeśli można byłoby tutaj założyć, że tym amerykańskim robotnikom rzeczywiście się poprawiło. No to y, robotnikom w krajach Ameryki Łacińskiej, w których to Amerykanie, CIA, y, właśnie organizowało różne zamachy stanu, organizowało różne interwencje wojskowe, przede wszystkim wyzysk tam się wcale nie poprawiło tam się pogorszyło, więc jeśli ktoś się powołuje na profesora Wolfa, który z kolei powołuje się na przykład Roosevelta, no to powołuje się właśnie na taki przykład takiego, no, e, rasizmu, no, że, że mamy tutaj wzmocnienie białej klasy robotniczej amerykańskiej, co z tego, że kosztem jakichś tam, e, no, e, robotników latynoskich, to mamy w dupie, no. Nie jesteśmy marksistami. Odrzucamy hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Zmieniamy te hasło na proletariusze krajów białych, łączcie się. I to, I to nam wystarczy. No. No, i w końcu no, kolejna rzecz, jakbyśmy mieli rozmawiać o tym bilansie Roosevelt'a, no to to jest y, dolaryzacja świata. No, kurwa mać, no to d, najważniejsze dokonanie Roosevelta, które co prawda już zostało dokonane po śmierci Roosevelta, to jest jednak reforma ekonomiczna świata, w którym to y, y, tą walutą rozliczeniową całego handlu międzynarodowego jest dolar. Ta patologia, która jest do dzisiaj na świecie, to właśnie Roosevelt wymyślił. No więc profesor Wolf no, jest od tej strony schizofrenikiem no. krytykuje współczesny kapitalizm krytykuje jego patologię militaryzację i dolaryzację a równocześnie wychwala pod niebiosa prezydenta Roosevelta który był taką amerykańską wersją ekonomiczną Adolfa Hitlera ja oczywiście nie twierdzę, że Roosevelt to był, nie wiem, antysemita który tutaj, nie wiem chciał wszystkich mordować i tak dalej nie, ja mówię o polityce ekonomicznej no. to stawienie na militaryzację to jest jakby skopiowanie tych wzorców ekonomicznych III Rzeszy. Także należy podkreślić, że w czasach Roosevelta, zanim doszło do wojny, a nawet jak ta wojna wybuchła, nawet jak wojna wybuchła, w 1939 i w 1940 roku amerykańskie koncerny, w których wpływ miał także ten yy, sektor państwowy, czyli bezpośrednio Roosevelt, one cały czas prowadziły gigantyczne inwestycje właśnie w Trzeciej Rzeszy. My mieliśmy tutaj idealną współpracę między Ameryką Roosevelt'a i III Rzeszą Hitlera, sprawę jakby skomplikowała sprawa ta, że, że doszło do Pearl Harbor, że Hitler wywołał wojnę rooseveltową i jakby tutaj później się zaczęli pokłócili, no. Ale do tego czasu, no to była przyjaźń. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? Eee... <śmum> No nic, no, 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 w każdym razie e, za, 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 zachęcam tutaj do dyskusji już, już niekoniecznie o kolektywie filmowym, no bo to zanim pewnie nagracie, nagracie jakąś odpowiedź, czy, czy, czy napiszecie komentarz, to oni już się z tego wycofają, już przeproszą. Mateusz po raz dziesiąty zmieni zdanie, bo jak zobaczy, z czym tego Wolfa się je, no to nagle Powie, A nie, 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 to ja to ja nie popieram Wolfa. No nie, nie, kurde, powiedziałeś, że popierasz Wolfa, to przynajmniej do końca roku kalendarzowego 2019 tego Wolfa musisz popierać. No, później możesz sobie zmienić, no ale już przynajmniej no, mniej, mniej tutaj bądź choć troszkę konsekwentny. No, w każdym razie, gdybyśmy mieli sprowadzić strategię tutaj profesora Wolfa na polską scenę polityczną, no, to to by było właściwie sprowadzenie się do tego, żeby robić takie naciski na prawo i sprawiedliwość. No ponieważ prawo i sprawiedliwość rządzi, no to zadaniem marksistów, zadaniem komunistów zresztą są tacy na, na lewicy tam w tym tym, jak mu tam kilka porad, dzięki którym twój komunizm będzie lepszy, no to tam właśnie oni wprost mówią: naszym, my jesteśmy socjalistami, my głosujemy na PiS, bo PiS jest tą najlepszą formą, najlepszą partią, która tutaj realizuje program dla, dla robotników. Więc to, to jest byś taki polski wolfizm. No więc czekam tutaj na. O Jezu, patrzę na moje notatki, jeszcze sporo tych rzeczy napisałem, ale już przerwa się, przekroczyłem przerwę, więc trzeba wracać. Pozdrowienia, towarzysze.